Polscy skoczkowie nie dolecieli do podium w Vikersund w konkursie drużynowym. Przedostatnim akcie cyklu Rower zajęli czwarte miejsce. Wygrali Słoweńcy. To był bardzo trudny dzień dla Kamila Stocha. Po obu jego skokach traciliśmy miejsca na podium. W pierwszej serii spadliśmy z drugiego miejsca na szóste, a w finale z trzeciego na czwarte. Kamil Stoch zachował się jak wielki mistrz. Wrócił z szatni tutaj do Migzony i przeprosił dziennikarzy, a także kibiców, że nie jest w stanie dzisiaj udzielać wywiadów. Szapoba, Kamilu. Dla Polaków to bolesne czwarte miejsce, trzecie z rzędu w konkursach drużynowych. Najlepsi dzisiaj Słoweńcy przed Niemcami i Austriakami. Jutro wielki finał Roweru. Zapowiada się pasjonująca rywalizacja Stefana Krafta z Ryu Kobayashim. Na razie Austriak wyprzedza Japończyka o 8 punktów. W dwóch ostatnich sezonach polscy skoczkowie kończyli drużynową rywalizację w Vikersund na drugim miejscu. Dziś próżno było szukać ich na podium. Kamil Stoch nie jest robotem i nie może zachwycać formą w każdym konkursie. Jego słabe skoki sprawiły, że zespół Stefana Horngachera uplasował się na czwartej pozycji. Zawody obserwowali dziennikarze TVP Sport Michał Regulski i Filip Czyszanowski. Dobry wieczór z Vikersund, ale w zasadzie mówię tak tylko urzędowo. Dobry wieczór, w zasadzie żadnego dobrego wieczoru nie było, jeśli chodzi o polskie skoki podczas Roweru. Znowu nam nie wyszło. Pytanie, czy się to popsuło na stałe, bo to jest piąty kolejny konkurs za kadencji Stefana Horngachera bez polskiego podium. Michale. No wydaje się, że jeśli chodzi o skoki Piotra Żyły i Jakuba Wolnego, to wręcz przeciwnie. Zdecydowana jest poprawa. Popsuło się coś u Kamila Stocha i jest to kwestia związana, wydaje mi się, z samym początkiem Roweru, czyli tym, co wydarzyło się w Oslo. Ten bardzo nieudany konkurs drużynowy i później chyba trochę mentalnie się wszystko posypało. A dzisiaj sytuacja była taka, że za każdym razem przed skokami Kamila Stocha Polacy byli na podium. Po tych skokach spadaliśmy w pierwszej serii z drugiej na szóstą pozycję, a w finale z trzeciej na czwartą. Kamil Stoch 10 minut po konkursie przychodzi do polskich dziennikarzy i pokazuje klasę. Panowie, przepraszam, dziś o swoich skokach nie jestem w stanie rozmawiać. Rzuca tylko. Rozumiemy. Po ostatniej próbie mistrza Adam Małysz tylko złapał się za głowę. O 14 metrów za krótko, by utrzymać podium. Podium wypracowane przez pozostałych kolegów. Trzykrotny mistrz olimpijski najsłabszym ogniwem drużyny. Co się dzieje? Przyznam szczerze, że nie znam przyczyny. Muszę przejrzeć wszystkie nagrania wideo z jego skoków w ostatnich dniach. Widać u Kamila to spięcie, które gdzieś tam towarzyszy mu i to od jakiegoś czasu, w zasadzie od Oslo, gdzie po tym drużynowym gdzieś tam był strasznie załamany. Dziś Kamil Stoch miał problemy, by przekroczyć 200 metr. Najlepsi skakali grubo ponad 30 metrów dalej. Pozostali kadrowicze żadnych pretensji do mistrza nie mieli. Wygrywamy razem, przegrywamy razem, jesteśmy drużyną i walczymy razem. Jak nie wychodzi tak, jakby się chciało, no to człowiek jest wkurzony, ale no Kamil ma swój rozum i myślę, że będzie się umiał z tymi myślami przegryźć szybciutko. Gwiazdą dnia w polskiej reprezentacji Jakub Wolny dwukrotnie bił rekord życiowy. Ten najświeższy to 229,5 metra. Dla mnie były dzisiaj super skoki, takie, które mi dawały chyba najwięcej przyjemności w życiu. Myślisz, że jeszcze w tym sezonie Kuba Wolny poprawi życiówkę? No ja mam taką nadzieję. Ja mu powiedziałem, że ja mam dłuższy skok od niego, więc musi. Następna okazja w niedzielę. To będzie także bitwa o 60 tysięcy euro dla zwycięzcy cyklu Rower. Na razie najbliżej Austriak Stefan Kraft, ale jego przewaga nad Ryoyu Kobayashim to ledwie 8,5 punktu. Tyle co nic. A my wracamy jeszcze na moment do Kamila Stocha, bo Michał, ty rozmawiałeś z dziennikarzami zagranicznymi. Tak, byli pod ogromnym wrażeniem zachowania Kamila Stocha. Powiedzieli, tak się zachowuje wielki mistrz. No i powiedzieli to podobno nawet na antenie, że... No, na antenie CDF-u. Tak, że byli nawet pod dużym wrażeniem zachowania Polaka. Nie było dzisiaj w Migzonie, przynajmniej jeśli chodzi o wywiady Kamila Stocha, pojawił się za to po raz pierwszy podczas roweru Stefan Horngacher o to, co powiedział o swojej przyszłości. W tej chwili nie mogę nic więcej i nic nowego powiedzieć. W ostatnich dniach nie było żadnych spotkań z niemiecką federacją, ponieważ jestem tutaj w Norwegii i pracuję z polską kadrą. Nie wykluczam, że kolejna rozmowa odbędzie się w przyszłym tygodniu, więc może w planicy będę mógł powiedzieć coś więcej. Czy możemy już żałować, że pan odchodzi? Czy nie ma jeszcze stuprocentowej pewności? Tak jak powiedziałem, mam jeszcze jedno, może więcej spotkań z niemiecką federacją. Jest kilka spraw do omówienia i sprecyzowania. To nastąpi w przyszłym tygodniu. O sprecyzowanie jakich spraw chodzi? Teraz muszę dużo uwagi poświęcić Kamilowi.
Michale, czego dowiedziałeś się po wypowiedzi Stefana Hortgachera? No możemy tylko oczywiście domniemywać, bo nie powiedział za wiele. Cały czas delikatnie możemy tylko ujmując spekulować. Wydaje mi się, że to jest tylko już kwestia szczegółów dogadania się z Federacją Niemiecką, no bo po co miały być jedna, dwie rozmowy? Ja mam podobne wrażenia co ty. Tak więc żegnamy się teraz z Vickersem. Do zobaczenia jutro. Abyśmy mogli powiedzieć dobry wieczór. Tak, a jutro wielki finał, naprawdę emocje gwarantowane, bo pojedynek Kraft-Kobayashi zapowiada się pasjonująco. Dobranoc.